Co wspólnego ma humor z uczeniem się? Czy humor może poprawić nasze funkcje poznawcze? O tym w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Bartłomiej Boral i wraz z moim bratem Tobiaszem jesteśmy pierwszymi w historii reprezentantami Polski na Mistrzostwach Świata Pamięci z Guangzhou z Chin, autorami różnych książek dotyczących rozwoju umysłowego i razem z moją żoną Anną, założycielami szkoły Best Brain Nowy Wymiar Edukacji. Na tym kanale pokazujemy jak lepiej korzystać z fantastycznego narzędzia, które dał nam Pan Bóg, czyli z własnego mózgu. Mówimy o tym, jak pomóc dzieciom w uczeniu się, jak pomóc sobie w przyswajaniu nowej wiedzy i w niezapominaniu tej, którą już posiedliśmy. Eee, w dzisiejszym odcinku będzie mowa o humorze. A wiecie, dlaczego mózg nie martwi się zmianą rozkładu jazdy autobusów? Bo zawsze ma wiele połączeń do wyboru. Jezus suchar, nie? Ale humor jest bardzo dobry dla naszego mózgu i potwierdzają to badania naukowe. Słuchajcie, zacznę może od osób starszych. Było takie przeprowadzone badanie, gdzie sprawdzono, to było na, 20 osób mniej więcej w wieku 70 lat. Były to zdrowe osoby i podzielono je na dwie grupy, czyli 10 osób miało przez 20 minut siedzieć. Ciszy, nie mogło, korzystać, nie mogło rozmawiać przez telefon, oglądać jakichś filmów. Po prostu musiało poczekać przez 20 minut, a drugie, 20, a drugie 10 osób e, przez 20 minut oglądało jakąś śmieszną komedię, jakiś śmieszny serial e, komediowy. I sprawdzono, e, czy będzie jakaś istotna różnica w uczeniu się, w, w ogóle w funkcjach poznawczych e, między tymi dwoma grupami. Posłużono się testem RAVLT, czyli Ray Auditory Verbal Learning Test. Jest taki test, który, który wykonuje się do oceny e, funkcjonowania, właśnie poznawczego e, u osób, e, właśnie żeby sprawdzić, czy już mają demencję, czy nie. I tak dalej. My często powołujemy się na test mini mental, state examination, ale to jest bardzo popularny test, właśnie służący w badaniach naukowych. Polega on na tym, że ktoś słyszy listę 15 słów, potem proszono jest o powtórzenie tych słów, potem. Po jakimś czasie znowu mam powtórzyć listę tych słów, ale jeszcze w międzyczasie dostaje inną listę słów, i potem pytanie, czy pamiętam te pierwsze słowa, czy te drugie słowa, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele rzeczy sprawdza się, ale właśnie w kontekście pamięci słuchowej. No i oczywiście, co się okazało? Tak, grupa, która oglądała serial komedialny przez 20 minut, miała statystycznie istotnie wyższe wyniki w tym teście niż grupa kontrolna. Czyli rzecz upraszczając, grupa, która przez 20 minut się śmiała, osiągnęła lepsze wyniki w teście badającym procesy poznawcze, umiejętności poznawcze. Co ciekawe, mierzono też poziom kortyzolu. To jest bardzo prosta korelacja. Kortyzol, czyli hormon stresu, negatywnie wpływa na, na funkcje poznawcze. I jeżeli jest cały czas wydzielany, może bardzo mocno niszczyć nasz hipokamp, czyli bardzo ważny element naszego mózgu, który tak naprawdę jest taką bramą do, do przepływu informacji z zewnątrz do naszej głowy. Jest bardzo, bardzo istotnym elementem. Jeżeli jesteśmy długofalowo narażeni na stres, to naprawdę możemy mieć bardzo, bardzo poważne problemy z zapamiętywaniem. No i właśnie zmierzono też w trzech punktach czasowych poziom kortyzolu w ślinie uczestników tego badania i okazuje się, że właśnie u osób, które, które przez 20 minut oglądały serial komediowy, ten kortyzol był niższy niż w grupie kontrolnej. Czyli po prostu poczucie, nawet nie poczucie humoru, ale humor sam w sobie, czyli śmianie się z jakichś żartów. Powoduje obniżenie poziomu naszego stresu poprzez obniżenie poziomu kortyzolu. Czyli śmiech to zdrowie, śmiech to lepsza nauka i lepsza pamięć. Ale czy to tylko dotyczy osób starszych? Otóż nie. Innym badaniem, które nie dotyczyło osób starszych, ale studentów, a badało wpływ humoru, na efektywność uczenia się było badanie opisane w artykule przez panią Melisę Wanzer wraz z innymi naukowcami i w tym badaniu wzięto pod uwagę grupę aż 378 osób uczących się bodajże byli to studenci nie chodziło tylko o to, żeby sprawdzić czy, czy poczucie humoru u wykładowcy wpływa pozytywnie na wyniki u studentów ale chodziło też o to, żeby sprawdzić, czy każdy rodzaj humoru, czy każdy rodzaj żartów wpływa pozytywnie na uczenie się. I co się okazało? Po pierwsze, prowadzący zajęcia, którzy używali żartów, którzy mieli, którzy naprawdę bali o humor w trakcie zajęć, mieli studentów, z lepszymi wynikami, czyli ich studenci osiągali lepsze wyniki, lepiej się uczyli tego, co było im przekazywane. Ale jeżeli humor był obraźliwy albo poniżający, to nie wspomagał on procesu uczenia się. Dlatego trzeba bardzo uważać i umiejętnie korzystać z humoru podczas zajęć. Nie chodzi o to, żeby być e, obraźliwie dowcipnym, bo niektórzy e, czasem nie zwracają na to uwagi i nie myślą o tym, że ktoś może się poczuć urażony przez ten żart. E, tylko chodzi o to, żeby umiejętnie korzystać z tego humoru. E, to też nie jest tak, że to miało negatywny wpływ na uczenie się, ale obniżało motywację. U studentów motywację do uczenia się. I w tym badaniu jeszcze zauważono jeden bardzo ważny związek pomiędzy humorem a wynikami w nauce. Żeby humor prowadzącego wpłynął pozytywnie na wyniki studentów, musiał on być związany z tematem, którego oni uczyli. Czyli nie chodzi tylko o to, żebyśmy ucząc, Kogoś, na przykład pracując z naszymi dziećmi, może jesteś nauczycielem, pracujesz w szkole, żeby po prostu powiedzieć jakiś śmieszny żarcik, e, który przeczytałeś rano e, gdzieś tam, e, a to nie ma nic wspólnego z tematem, którego nauczasz, bo to nie wpłynie pozytywnie na uczenie się e, dzieci, tylko musi to być humor, który jest związany z tym, czego uczysz, z tym, co chcesz przekazać. E, oczywiście, samo Samo wprowadzenie humoru, żartu podczas, podczas przekazywania wiedzy, nawet jeżeli nie jest związane z tematem, może wpłynąć w jakiś, jakiś sposób na poprawę Twoich relacji z uczniami. O tym możesz dowiedzieć się z jednego z ostatnich odcinków na naszym kanale, gdzie mówimy o tym, jak relacja z nauczycielem wpływa na procesy uczenia się uczniów ale w tym badaniu nie wykazano statystycznie istotnego wpływu humoru, który jest niezwiązany z tematem nauczanym, na wyniki studentów w nauce. Ale warto wziąć to pod uwagę, że takie on teraz nauczmy się, bo to jest ważne, będziemy uczyć się trygonometrii. Jest dużo gorsze podejście niż powiedzenie jakiegoś fajnego żartu e, o tym, że w kącie prostym jest bardzo ciepło, bo aż 90 stopni. Nie? I to od razu angażuje dziecko w uczenie się. E, angażuje i daje dobrą relację. Czyli nie chodzi tak naprawdę o to, e, żeby sztucznie udawać powagę, żeby nie można było sobie zażartować, tylko chodzi o to, żeby poprzez żart wspomóc proces uczenia się. To się bardzo ściśle wiąże właśnie z wytwarzaniem relacji, czyli z tym o co bardzo mocno mamy na naszych kursach Best Brain, nowy wymiar edukacji, które można było powiedzieć pomimo tego, że prowadzimy online, są niesamowicie skoncentrowane na wytworzeniu najpierw relacji z uczniami. I to jest też podkreślane bardzo mocno przez, przez rodziców dzieci, których uczymy, że ta relacja jest bardzo silna, że, że, że dzieci z chęcią przychodzą na te zajęcia, bo właśnie od tego zaczynamy od zbudowania relacji. A przecież relacje można świetnie zbudować dobrym poczuciem humoru. Jeżeli znasz jakiś fajny żart o mózgu, który nikogo nie obraża, nie poniża, napisz go w komentarzu. Z chęcią się pośmieję, żeby jeszcze efektywniej pracować swoim umysłem. Do zobaczenia. Cześć.